Kochani, witajcie na kanale. O matko i córko, witamy was w pierwszym takim odcinku na naszym kanale. Jeszcze nigdy razem nie nagrywałyśmy odcinka promocji w Rossmanie, co kupić. No i witamy was w pierwszym takim odcinku. Zdecydowaliśmy się nagrać taki odcinek, ponieważ wiemy, że w Rossmanie będą wielgachne kolejki. Sam przed wybraniem się do Rossmana wolałybyśmy wiedzieć, co kupić, więc śpieszymy wam z pomocą i w tym odcinku będziemy wam polecały nasze ulubione produkty kosmetyczne. Kochani, promocja w Rossmanie będzie trwała od 19 do 30 kwietnia. Oczywiście obniżka na kosmetyki kolorowe będzie obowiązywała, gdy kupimy 3 różne kolorowe kosmetyki, a ta obniżka to aż minus 55%, czyli możemy sporo zaoszczędzić kupując. No i przygotowałyśmy się, kochani. Mamy tutaj w tym kartoniku kilkanaście kosmetyków, o których wam co nieco dzisiaj opowiemy. Zaczniemy może od lakierów do paznokci firmy Miss Sporty. Te lakiery do paznokci mają w sobie taką technologię Color and Shine, która dzięki potarciu paznokcia wymalowanego tym lakierem o materiał, bluzkę, spodnie, pozwala na przywrócenie blasku paznokciom. Tak, kochani. W Rossmanie można kupić 26 kolorów różnych i co jest najlepsze w tych lakierach, o czym muszę wam wspomnieć, to jest to, że wystarczy jedna warstwa, kochani. To jest dla mnie coś fenomenalnego, ponieważ jedna warstwa to jest pełne krycie, intensywny, wspaniały kolor, więc nie musimy tracić czasu na to, aby nakładać drugą warstwę. Czasami po prostu nie mamy na to czasu. Sprawdziłyśmy to chociażby na tych próbnikach, które mam właśnie przed sobą, które trzymam w ręce, ponieważ na tych próbnikach jest tylko jedna warstwa, a lakiery są tak napigmentowane, że ona po prostu wystarcza. Wygląda to po prostu pięknie. Także polecamy wam lakiery do paznokci firmy Miss Sporty. Coś, bez czego nie mogę się obejść, kochani. Bardzo długo szukałam swojej idealnej kredki do oczu, ponieważ nawet wtedy, gdy testowałam, malując taką kreseczkę na dłoni i wydawało mi się, że miękkość kredki jest idealna, to gdy potem przychodziłam do domu, zazwyczaj okazywało się, że jest ona albo za miękka, albo za twarda. A ta kredka firmy L'Oreal jest idealna. Ja używam kredki w kolorze brązowej, ale wiem, że są też inne barwy. Czarna, granatowa, szara bodajże. I coś, co mi się bardzo podoba, to to, że ta kredka ma też dołączoną gąbeczkę, dzięki której mogę ładnie tą namalowaną już kreseczkę porozcierać. I jeszcze ja używam tej kredki do tego, aby pomalować sobie linię pomiędzy rzęsami. Wtedy oko nabiera głębi. Także idealna twardość tej kredki. To jest coś, co mnie powala. A ja opowiem wam o płynnym rozświetlaczu od L'Oreal. Nazywa się on Glow Mon Amour. Można go nałożyć na ciało po wymieszaniu z balsamem bądź bezpośrednio na skórę. Można go też używać pod podkład, można go używać również w połączeniu z jakimś kremem, już po prostu jako kremu rozświetlającego. Można go używać również jako rozświetlacza i nałożyć o tutaj, żeby się pięknie świecić. Zastosowań jest wiele i właśnie do was należy wybór, w jaki sposób to wy będziecie go używały, ale gwarantuję wam niesamowity glow, niesamowite rozświetlanie. Ja akurat mam go nałożony tutaj i tutaj, żeby się rozświetlić, żeby rozświetlić dekolt i nie wiem, wydaje mi się, że to ładnie w kamerze się wszystko odbija, w lusterku widziałam, mam nadzieję, że w kamerze również to widać. No, kochani, zbliża się lato, więc zaczniemy odkrywać trochę więcej ciała, więc warto nasze ciało troszkę rozświetlić.
Teraz pora na podkład firmy Rimmel Lasting Radiance. Jest to podkład, który ja mogę z czystym sumieniem polecić, ponieważ go już testowałam. Podkład rozświetlający, który ma średnie krycie, ale te osoby, które potrzebują większego krycia, mogą go też stosować, ponieważ efekt można budować dzięki rozświetleniu. Nasza skóra wygląda młodziej, wygląda na wypoczętą, na wyspaną, a to jest potrzebne dla każdej z nas, ponieważ każdej z nas zdarzają się cięższe dni. Ten podkład pielęgnuje naszą skórę dzięki witaminie C, chroni naszą skórę dzięki specjalnej technologii, która zapobiega wnikaniu w głąb skóry nawet najmniejszych zanieczyszczeń powietrza, chroni nawet naszą skórę przed słońcem dzięki SPF 25, i jest też trwały, co jest bardzo ważne, ponieważ nawet wieczorem, po całym dniu, gdy miałam go na buzi, nie zauważyłam żadnych ubytków, przebarwień, także cały dzień na buzi spełniał swoją funkcję kamuflującą i wyrównującą oczywiście. A ja mam do polecenia puder. Puder utrwalający makijaż od firmy Maybelline, a puder ten nazywa się Affiniton. Jest to puder, który dostosowuje się do każdego rodzaju skóry. Jak powiedziałam wcześniej, utrwala makijaż i delikatnie, nawet delikatnie rozświetla. Nie robi maski, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Ja mam numerek 03, a nigdy numerka 03 nie mam. Także, kochani, ten puder jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. No, jak widać, pudru mało zostało, ponieważ go używam, a to jest na to dowód, że sama chyba będę musiała się do tego Rossmana wybrać i znowu go kupić. I nie zauważyłam, aby puder ten zapychał moje pory, także możecie być, kochane, pewne, że Was po nim nie wysypie. Przyszła pora na pokazanie Wam pomadek, których ostatnio namiętnie używam, firmy Bourjois. Są to pomadki o satynowym, pięknym wykończeniu. Mają piękne, nasycone kolory i co też bardzo ważne, są one bardzo trwałe. Ja nawet we vlogu pokazałam Wam, że nawet po kilku godzinach, gdy nawet coś zjadłam, gdy nawet piłam, pomadka mi się nie starła, dalej utrzymała się na moich ustach i dalej pięknie wyglądała. Także te pomadki, kochani, mogę Wam naprawdę z czystym sumieniem polecić. W różnych kolorach, w różnych odcieniach, od nudziakowych, po różne odcienie czerwieni, róże są, fiolety, także każda z nas znajdzie coś dla siebie, każda z Was znajdzie coś dla siebie i te osoby, które mocno podkreślają usta i te osoby, które delikatnie je tylko zaznaczają. Ja się w tych pomadkach, kochani, zakochałam. To jest mój numer jeden ostatnio wśród pomadek i będę je wszędzie pokazywać i wszędzie o nich mówić. Czyli trwałe, piękne kolory, pielęgnują nasze usta, ponieważ są o takiej konsystencji masełkowej, nie wysuszają ust, czuję, że moje usta są miękkie, cudowne. I jeżeli zastanawiacie się, po jakie pomadki sięgnąć, to powiem Wam potem. A ja tutaj zaglądam do pudełeczka i sięgam po korektor Lasting Finish od Rimmela. Jest to korektor naprawdę bardzo, bardzo jasny. Jest to korektor lekko rozświetlający, który stosuje i pod oczy, i punktowo na wypryski. Jest napisane, że jest to korektor średnio kryjący, a moim zdaniem jest bardzo kryjący, ponieważ naprawdę wystarczy, że go nałożę punktowo i już tych nieciekawych, czerwonych plamek nie mam. Także z czystym sumieniem mogę polecić. Ja również szukam produktów, które nie zapychają porów. To jest jeden z tych produktów, który tego nie robi. Więc, kochani, Lasting Finish od Rimmela. Produkt dwa w jednym. Bardzo lubimy tego typu produkty. Firma Max Factor. Róż i rozświetlacz. Oba te produkty mają taką żelową, lekką konsystencję i ten produkt możemy nakładać nawet palcami, dzięki czemu możemy schować do torebki, a potem gdzieś tam sobie makijaż poprawić. Rozświetlacz ładnie rozświetla nam buzię, a róż pięknie podkreśla nam naturalną urodę skóry, twarzy.
nie mają takich intensywnych kolorów, nie przerysowują. Efekt jest naprawdę naturalny. Nagrywałam film, gdy byłam pomalowana tym produktem i efekt był naprawdę taki ładny. Nie byłam przerysowana, nie robiły mi się jakieś plamy, smugi. Także ten produkt polecam wszystkim tym, które stawiają na naturalny wygląd i nie chcą, aby twarz była właśnie przerysowana. Max Factor Miracle Check Duo. Kochani, mam do polecenia eyeliner, eyeliner od firmy Eveline. Jest to taki bardzo precyzyjny pisak, robi matową, bardzo czarną, głęboką, czarną kreskę, nie odbija się na powiece, jest długotrwały, no i tak jak już wcześniej powiedziałam, jest precyzyjny, dzięki czemu kreseczki możemy sobie zrobić odpowiednie dla oka. Niektórzy lubią takie grubsze, niektórzy muszą robić grubsze, niektórzy muszą robić takie naprawdę cieniutkie, ledwo widoczne. Także do wyboru, do koloru. Takim pisakiem możemy zrobić sobie kreskę, jaką chcemy. Kreskę wymarzoną i precyzyjną. Powiem krótko, to jest najlepsza gąbeczka, jaką do tej pory używałam. Niektóre, których używałam wcześniej, były takie twarde, zbite, szorstkie. A ta, kochani, jest mięciutka, delikatna, bardzo dobrze rozprowadza podkład równomiernie, nie mam z nią żadnych problemów, jest przyjemna dla skóry, gdy po prostu sobie nakładam podkład, czuję, znaczy nie powiem, że czuję przyjemność, ale nie czuję się... dyskomfortu? O właśnie! Dziękuję! Tego słowa mi brakowało. Także jeżeli nie chcecie wydawać kilkudziesięciu złotych na gąbeczki, a jednak liczycie na to, że ich jakość będzie dobra, to jest gąbka do nakładania podkładu idealna dla Was. Kochani, Wy wiecie, że ja uwielbiam matowe pomadki i mam do polecenia super matową pomadkę od Bourjois. Nazywa się ona Rouge Velvet de Lipstick i akurat mam numerek 13, który bardzo mnie urzekł. No i powiem Wam pokrótce o samej szmince. Jest ona w sztyfcie, jak każda normalna szminka. Zdziwiło mnie to, że matowe szminki również są w takiej formie, bo zawsze myślałam, że tylko na pędzelku, ale nie, kochani. I powiem Wam, że jest to chyba nawet lepsze rozwiązanie, dlatego że dużo łatwiej się nią ten kształt ust wyrysowuje, dlatego że ma ona taki kształt trójkąta, ale zaokrąglonego. Nasze usta, wiadomo, nie są kanciaste, więc fajnie na przykład to serduszko da się wyrysować tutaj, na dole usta też, także naprawdę bardzo fajna szminka o takiej masełkowej konsystencji. Kolory są intensywne, szminka jest trwała, tak samo jak ta, którą polecała mama. Widocznie Bourjois się na tym zna. Tak, tylko moja pomadka miała satynowe wykończenie, a twoja moja super matowe. Są to pomadki, które już testowałyśmy na odcinku, także możecie sobie zobaczyć ten odcinek. No i co? To tyle chyba od nas. Tak, pamiętajcie, kochani, o promocjach w Rossmanie od 19 do 30 kwietnia minus 55% na produkty kolorowe, ale tylko wtedy, gdy kupimy 3 różne produkty. Tak. No to tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. A w komentarzach możecie napisać, po co Wy sięgacie w Rossmanie, gdy są przeceny. Pa, pa, kochani! Bajo!